Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Za nami kilka ciekawych weekendowych zdarzeń na arenach sportowych. Zaczynamy od pierwszego. Marzenia o fazie play-off koszykarze AZS-u Koszalin mogą powoli odkładać na przyszły sezon. Akademicy w fatalnym stylu przegrali starcie z bezpośrednim rywalem w walce o miejsce w czołowej ósemce, Turowem z Zgorzelec. Przeciwnik rozgromił naszą drużynę 78-57. Turów lata świetności ma już za sobą. W tym sezonie jest to ekipa, która walczy nie o mistrzostwa, a o to, by znaleźć się w fazie play-off. Dla akademików była to jedna z ostatnich szans, by również znaleźć się w ligowej czołówce. Pierwsza kwarta to popis nieskuteczności z obu stron. W efekcie ekipa ze Zgorzelca prowadziła po tej części 14-10. Przez drugą odsłonę goście budowali przewagę, która sięgnęła nawet 12 punktów. Ostatecznie po dwóch kwartach AZS przegrywał 24-32. Fatalną postawę gospodarze zaprezentowali w trzeciej odsłonie. Przez 7 minut zdobyli zaledwie 2 punkty. Rywal również nie imponował skutecznością, ale to wystarczyłoby uciec akademikom na 17 punktów. Przewaga Turowa po trzech odsłonach pozwoliła tej ekipie kontrolować przebieg gry. Tym bardziej, że goście rozpoczęli ostatnią partię od serii 10-2. Gospodarze odpowiedzieli 4 celnymi rzutami za 3 punkty z rzędu w przeciągu 1,5 minuty. Tym samym zmniejszyli dystans do 12 punktów, a do końca meczu pozostały 4 minuty. Końcówkę pojedynku zdominowali jednak goście i odnieśli pewne zwycięstwo 78-57. Dla zespołu przyjezdnego 19 punktów zdobył Filip Dylewicz, a dla AZS-u 13 Patryk Auda, 11 Stefan Hanna i 10 Artur Mielczarek. Jestem zadowolony z tego, jak właściwie egzekwowaliśmy nasz plan meczowy od pierwszej minuty do ostatniej, powiedzmy z 2 minutami przerwy w czwartej kwarcie, gdzie nasza przewaga była 24-punktowa i w krótkim odstępie czasu zjechała do 12. Ale to AZS właściwie nie ma już nic do stracenia. Wiadomo, że walczą, można powiedzieć, też o życie, bo play-offy i zagrali bardzo agresywnie w samej końcówce. I udało mi się rzucić kilka rzutów, więc cieszę się ogromnie, że udało mi się wygrać. My w tym meczu nie mogliśmy po prostu trafić rzutu. Mieliśmy mnóstwo otwartych okazji, rzut za 3 spod kosza. Po prostu nie mogliśmy trafić, piłka jakoś nam się wybiała, odbijała z rąk. Największa różnica w sumie jest w tym, że rzucaliśmy tylko 10 rzutów wolnych, natomiast przeciwnik rzucał powyżej 20. To jest troszkę dysproporcja tutaj, mi się wydaje, dosyć duża, no ale cóż, tak jest, jak jest. Więc muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że wbrew temu, że w sumie nam naprawdę nie szło w tym meczu, który był dla nas ważny albo decydujący, kibice nas wspierali, przynajmniej przez większość czasu, więc dziękuję za to. AZS ma w dorobku 36 punktów i jest 10 w tabeli Tauron Basket Ligi. W sobotę akademicy zmierzą się na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Od porażki rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze Gwardii Koszalin. Podopieczni Łukasza Drożdżana w pierwszym meczu o punkty w tym roku przegrali na własnym boisku z Bałtykiem Gdynia 2-3. Gwardziści walczący o utrzymanie zmierzyli się w pierwszej wiosennej serii z ekipą, która rywalizuje o awans. Pierwsze starcie tych drużyn w Gdyni zakończyło się wygraną naszej ekipy 1-0. W rewanżu mecz rozpoczął się od trafienia gospodarzy. Gwardia objęła prowadzenie po golu Przemysława Brzeziańskiego. Goście wyrównali 5 minut później. Rzut karny wykorzystał Wojciech Zyska. Na przerwę zespoły schodziły przy remisie. Druga odsłona świetnie rozpoczęła się dla gości. Już w 50 minucie Bałtyk przeważał po golu Piotra Karasińskiego. Kolejna groźna akcja zespołu przyjezdnego miała miejsce ponad 20 minut później i ponownie zakończyła się golem. Na listę strzelców pisał się Dominik Klecha. Kiedy po świetnej akcji Brzezińskiego i golu Roberta Ziętarskiego odżyły nadzieje Gwardii na korzystny wynik. Chwilę później czerwona kartka dla Brzezińskiego utrudniła sytuację naszej ekipie. Do końca meczu obie drużyny miały świetne okazje strzeleckie, jednak wynik już się nie zmienił. Być może my dzisiaj byśmy bardziej zdeterminowani w tych takich kluczowych, węzłowych momentach. Wyszło więcej jakości piłkarskiej. No ja mam, oprócz tego, że jest duża beczka miodu, to jest jeszcze łyżka dziegciu, ponieważ no końcówka ta się potoczyła, że gdybyśmy nie mieli odrobinę szczęścia, to mogliśmy ten mecz zremisować. Zabrakło na pewno dokładności, ale to nie tylko u nas, ale i u przeciwnika. Uważam, że mecz był wyrównany i nie zasłużyliśmy na porażkę, a jednak ta porażka się przytrafiła. Teraz musimy patrzeć już w przyszłość, nie możemy rozpamiętywać tej porażki. Po prostu musimy poprawić grę przede wszystkim w środku pola. No, Szimura dalej jest kontuzjowany, z przymusu Dondera musiał grać też z kontuzją, z urazem.
Jak widać było, musiałem ściągnąć w pewnym momencie Stańczyka, któremu też jakiś uraz dolegał i to jest takie też łatanie pewnych pozycji. Zespół koszański ma w dorobku 25 punktów i zajmuje 8 miejsce. O zwycięstwo w następnej kolejce będzie trudno. Gwardziści zmierzą się na wyjeździe z liderem trzeciej ligi, GKS-em Przodkowo. Drugie zwycięstwo w tym sezonie odnieśli piłkarze Bałtyku Koszalin. Nasz trzecioligowiec sprawił sporą niespodziankę, pokonując na wyjeździe Wieżyce Pelplin 2-1. Bałtyk rozpoczął sezon od zwycięstwa nad Gryfem Słupsk w sierpniu. Na kolejną wygraną nasi piłkarze czekali ponad pół roku. Przed tygodniem w zaległym meczu koszalinianie doznali porażki z Gryfem Słupsk, choć przy nieco lepszej skuteczności mogli już wtedy powalczyć o wygraną. Spotkanie w Pelplinie rozpoczęło się po myśli gości. Już w 10 minucie Bałtyk objął prowadzenie po golu Marcela Staniszewskiego. Rywale odpowiedzieli na początku drugiej części. Do remisu doprowadził Przemysław Skalski. Ostatnie słowo należało jednak do gości. Bramkę na wagę 3 punktów dla Bałtyku zdobył w 84 minucie Bartłomiej Fastyn. Ostatecznie koszalinianie wygrali 2-1. Bałtyk z dorobkiem 11 punktów zajmuje 15 miejsce. Za tydzień nasz zespół zmierzy się na własnym boisku z Arką 2 Gdynia. Czwarte zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze ręczni Gwardii Koszalin. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Henry Lloyd Brodnica 28-26. Obie rundy zmagań w wykonaniu Gwardii wyglądają niemal tak samo. Ponownie porażki na początek z czołowymi zespołami drugiej ligi, a następnie seria zwycięstw nad ekipami z dolnej części tabeli. Kolejny rywal pasował się 3 pozycje niżej od naszego zespołu. Podopieczni Piotra Stasiuka byli faworytami i to potwierdzali od początku meczu. Po pierwszej połowie Gwardia prowadziła 13-9. W drugiej odsłonie gwardziści utrzymali przewagę i ostatecznie pokonali ekipę z Brodnicy 28-26. 7 bramek dla naszej drużyny zdobył Bartosz Tołoczko, 6 Piotr Gerik. Zaczęliśmy mecz dosyć spokojnie, już na samym początku osiągnęliśmy przewagę kilkubramkową, co pozwoliło na roszady podczas już pierwszej połowy. Cała ławka praktycznie zagrała już w pierwszej połowie. No już było 7 bramkami prowadząc, chwilę było przestoju, zawodnicy gospodarzy doszli nas na 3 bramki. Druga połowa to była walka cały czas, w sumie bramka za bramkę. No ale w końcówce nasi zawodnicy, w szczególności postawa Piotra Goeriga, zapewniła nam zwycięstwo. No, należy wyróżnić również Michała Czaplickiego, Dawida Gryzio, Kacpra Marcisza, który znowu zagrał bardzo dobre zawody. No i końcówka, doświadczenie Piotra Prudzienicy pozwoliło na to, że kolejne zwycięstwo jest po naszej stronie. Gwardia ma w dorobku 28 punktów i zajmuje 5 miejsce. W następnej kolejce nasz zespół rywalizować będzie we własnej hali. Przeciwnikiem będzie Wybrzeże 2 Gdańsk. Jedną z ciekawszych imprez w skali krajów badmintona był w tym roku ogólnopolski turniej seniorów pod nazwą Zdążyć przed lotką. Zawody odbyły się w hali szkoły podstawowej nr 2 w Sianowie. Klub badmintona Kometa Sianów słynie nie tylko z sukcesów sportowych, ale także z organizacji imprez, również o randze ogólnopolskiej. W zeszłym tygodniu rywalizowała młodzież, tym razem do walki przystąpili seniorzy. Turniej jest charakterystyczny, ponieważ grają tutaj generalnie osoby starsze, czyli mężczyźni w wieku 30 lat wzwyż i kobiety 25 lat wzwyż. Turniej rozgrywany jest w kategoriach wiekowych co 5 lat, czyli 30+, 35+ i tak dalej, i tak dalej. Przyjechało do nas sporo zawodników z całej Polski, między innymi z takich miast jak Białystok, Warszawa, Bydgoszcz i wiele, wiele innych miejscowości. Generalnie w całym turnieju udział bierze ponad 70 zawodników. Zawodnicy uczniowskiego klubu sportowego Kometa Sianów godnie reprezentują naszą miejscowość w zawodach w wielu turniejach na terenie Polski, między innymi też tutaj dzisiaj w Sianowie. Jest szansa, że w niektórych kategoriach będzie to podium i to najwyższe. Generalnie poziom gry w dzisiejszym turnieju jest dosyć wysoki. Przyjechała do nas czołówka z niektórych kategorii wiekowych, z górnej klasyfikacji Polski, więc ten poziom jest najwyższy poziom, można powiedzieć. No i liczymy na to, że nasi zawodnicy dzisiaj pokażą się z dobrej strony i te medale złote będą. Gospodarze błysnęli formą, reprezentanci Sianowa wywalczyli 11 złotych medali, w tym 2 w singlu i 9 w grze podwójnej. Ponadto dorobek klubu sianowskiego powiększyło 5 srebrnych i 8 brązowych krążków. Podczas zawodów odbyła się również zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Jesteśmy Razem. Konto fundacji wzbogaciło się o blisko 3200 zł. Przechodzimy do rozmowy o badmintonie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Robert Kowalczyk, Kornelia Kowalczyk, Kometa Sianów.
proszę powiedzieć, jak wygląda rozwój tej dyscypliny w Sianowie? Bo trzeba przyznać, że cały czas coś się dzieje, cały czas są jakieś medale, cały czas jakieś imprezy organizowane przez klub. Także można powiedzieć, że klub cały czas mocno i prężnie funkcjonuje. Tak, na wstępie witam serdecznie wszystkich telewidzów. Tak, tak jak pan wspomniał, grupy naborowe prowadzimy już od najmłodszych lat. Właściwie zajęcia są już prowadzone nawet na etapie przedszkolnym, gdzie wydaje mi się, że to już jest rzadkość, ale w większości klubów w Polsce ta praca zaczyna się bardzo wcześnie. Tak jak pan powiedział, poprzez przedszkole, szkoła podstawowa, to już taki troszeczkę większy nacisk, gimnazjum, liceum i później dalej. Czy jest taka praca trenera, nie wiem, nauczyciela, że w jakiś sposób się wyłapuje chętnych do uprawiania tej dyscypliny, czy mimo wszystko widać już jakieś predyspozycje u takich zawodników? Na etapie wstępnym oczywiście są prowadzone zajęcia w dużej mierze, w zdecydowanej mierze wszechstronne. Nie jest to sport ukierunkowany typowo na badmintona. Jest to, tak jak powiedziałem, wszechstronny sport. Stawiamy na tą wszechstronność oczywiście z delikatnym akcentem właśnie na badminton. A co do ciebie, jak to było? Tata powiedział, chodź potrenować badmintona, czy jak było? Znaczy, z jednej strony to też tata zachęcał, z drugiej strony uważam, że badminton jest super dyscypliną sportu i jest bardzo rozwijająca, dlatego bardzo fajnie też jest tak trenować. No właśnie, to tak trochę młodzieżowo się zaczyna, to w jakiś sposób też jest jakieś okno na świat. Można wyjechać, zdobyć jakieś laury, mimo wszystko poznać nowych ludzi. Zdecydowanie tak. Bardzo dużo znajomości można nawiązać poprzez takie wyjazdy na zawody i jest to naprawdę super. Jak się wygrywa Mistrzostwo Polski? No, przede wszystkim jest to niezapomniane uczucie i przede wszystkim duma oraz sam fakt, że udało się tego dokonać, to jest po prostu niesamowite. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia, dotychczasowy terminarz, tak naprawdę kalendarz Komety Sianów jest bardzo napięty. W tym roku, w zeszłym roku cały czas gdzieś sportowcy wyjeżdżają. No i tych zawodów w tej dyscyplinie jest mnóstwo. Dokładnie, tak jak pan powiedział. Sezon w badmintonie trwa od września do czerwca. Grafik jest bardzo napięty. Tak jak wspominaliśmy, prowadzimy zajęcia od najmłodszych lat. Kategoria najmłodsza jest to młodzik młodszy, gdzie już są prowadzone rozgrywki na etapie nawet ogólnopolskim. Następnie młodzik, junior młodszy, junior młodzieżowiec. Grafik jest napięty, tydzień w tydzień praktycznie są wyjazdy. Te wszystkie wyjazdy wiążą się z pewnym rankingiem, tak? Zbieramy doświadczenie, zbieramy punkty, które nam później pomagają w rozstawieniu podczas Mistrzostw Polski i później łatwiej jest, powiedzmy, o ten medal, tak? Patrząc na wręczenia stypendiów sportowych, nie tak dawno byliśmy z kamerą w gminie Sianów. Burmistrz tam chętnie przyznaje te nagrody i tam praktycznie zdominowane jest przez te nagrody, te stypendia przez zawodników Komety Sianów. No, trzeba powiedzieć, że chyba w jakiś sposób ten sianowski sport zdominowaliście. Zdecydowanie tak. Mamy bardzo dużo osiągnięć i zawdzięczamy je swojej ciężkiej pracy oraz przede wszystkim trenerowi, który nas doskonale szkoli. I przede wszystkim sami chcemy kontynuować swoją przygodę, jaką zaczęliśmy z badmintonem i przez to po prostu zdobywać najlepsze miejsca. Praca szkoleniowa to jedno, ale praca organizacyjna to drugie. Tak naprawdę w dużej mierze też trzeba mocno pracować nad organizacją takiego klubu, ale przy okazji też imprez sportowych organizowanych w Sianowie, a tych też troszeczkę jest. Dokładnie, tak jak pan powiedział, to nie tylko praca samego trenera, aczkolwiek no, ja nie jestem w klubie sam jako szkoleniowiec, mamy jeszcze instruktorów prowadzących, którzy też są odpowiedzialni za młodsze grupy. Jest to Dorota Grzejdak, która jest nam bardzo dobrze znana, Michał Rogowski, oni są odpowiedzialni za młodsze grupy, również pomaga nam podczas zgrupowań Piotr Mezger i Dominik Ziętek, to są wszyscy wychowankowie UKS Kometa, którzy już przeszli do starszych kategorii, prowadzą zajęcia z młodszymi. Ale sama organizacja pracy w klubie, zawodów sportowych, to jest też zarząd, tak? Prezes klubu Zbigniew Zięba, Marcin Grzywacz, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie sponsorów,
bardzo dużo nam pomaga od tego zaplecza, gdzie tego po prostu nie widać. Tak jak teraz byliśmy świadkami wspaniałego turnieju, myślę, że najlepszego w Polsce w kategorii seniorów, gdzie jeszcze tydzień temu widzieliśmy się na zawodach grup młodzieżowych. Też było super, ale ta impreza, która odbyła się teraz w sobotę, myślę, że położyła wszystkich na łopatki. No właśnie, tak jak podkreślali uczestnicy, że fajnie tutaj przyjechać do Sianowa, tutaj naprawdę fajna jest organizacja. No były lekkie zgrzyty co do kwestii tam widziałem organizacyjnych, ale mimo wszystko wszyscy generalnie powiedzieli, że fajnie przyjeżdżać co roku do Sianowa. Myślę, że ta frekwencja była wysoka, aczkolwiek liczymy, że w przyszłym roku przyjedzie około 40-50 osób więcej. Myślę, że te niezapomniane wrażenia, ten splendor, to przygotowanie, te nagrody, ta miła atmosfera odbije się tym, że w przyszłym roku zrobimy jeszcze lepiej. No to mówimy o imprezie, a tak naprawdę cele na ten rok, jeżeli chodzi o dorobek szkoleniowy, czy młodzieży, czy też seniorów, bo przecież w każdej kategorii macie swoich zawodników. Tak, naszym celem to już za miesiąc Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców. Liczymy tam na kolejne porządne sukcesy. Czyli medale. Czyli medale, tak, powiedzmy sobie jasno. Aczkolwiek to jest sport i mówię, my ze swojej strony robimy wszystko, żeby wypaść tam jak najlepiej, a kort to zweryfikuje. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoje rywalki? Też już znasz, masz rozeznanie, z kim będziesz rywalizować, więc... Tak, rozeznanie jest, bo tak jak trener wcześniej wspomniał o rankingu, także cały czas się to zmienia i można sobie zobaczyć, kto tam znajduje się w tej czołówce. No i też przede wszystkim znam te wszystkie dziewczyny, także wiem też mniej więcej, jak grają i jaką można zastosować taktykę i wiedzieć, czego się spodziewać. Aczkolwiek trzeba przede wszystkim ciężko jeszcze trenować. Jak się uczy pracy w klubie i z reprezentacją? Trener reprezentacji do lat 17 to jednak chyba też wymagające zajęcie. Owszem, szkolenie odbywa się w klubie na co dzień. W kadrze narodowej szkolenie odbywa się w samych juniorach w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Warszawie. Jeżeli chodzi o młodsze kategorie, jest też ośrodek w Białymstoku, którym ja po prostu na tyle, na ile mogę, pomagam w akcjach szkoleniowych, w konsultacjach, w zgrupowaniach, w zawodach międzynarodowych. Kiedy doczekamy się olimpijczyka z Sianowa? No to jest głęboki temat. Igrzyska olimpijskie to jest jakby cel nadrzędny każdego zawodnika. Rozpoczynając karierę sportową, praktycznie marzymy o tym, aby tam wystąpić i zdobywać najwyższe laury. Jest to wieloletni cykl przygotowań, do którego, tak jak powiedziałem, dążymy. Kiedy? Ciężko powiedzieć. No miejmy nadzieję, że już wkrótce. Tyle o badmintonie. Moimi gośćmi byli dzisiaj reprezentanci Komety Sianów, trener reprezentacji Polski do lat 17, Robert Kowalczyk. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Kornelia Kowalczyk. Dziękuję. No miejmy nadzieję, że przyszłość nasza medalowa, nie tylko młodzieżowa, ale też i seniorska. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach klubu. Teraz przechodzimy do dalszych wydarzeń. Piłkarze Leśnika Manowo, choć byli faworytami starcia z Gryfem Kamień Pomorski, to meczu nie wygrali. Mecz zakończył się remisem 0-0. Zespół z Manowa po rozegraniu zaległego meczu z Piastem Chociwel i zwycięstwie aż 5-1 awansował na drugie miejsce w tabeli. Wydawało się, że podopieczni Wojciecha Megiera pójdą za ciosem i wygrają kolejne spotkanie. Rywal to 10. drużyna 4. ligi walcząca o utrzymanie. Gospodarze stworzyli sobie kilka świetnych okazji strzeleckich, ale mieli problemy ze skutecznością. Tuż przed końcem spotkania najlepszej szansy na zwycięstwo nie wykorzystał Seweryn Fiołek. Kapitan Leśnika zmarnował rzut karny. Ostatecznie starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Byliśmy świadkami trudnego meczu dla nas. Przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę. Dużo było walki. Z tym, że jestem przekonany, że my dominowaliśmy w tym meczu, mieliśmy więcej sytuacji, na pewno, zdecydowanie więcej, dużo było akcji rozkrzydlających, dużo było dośrodkowań, zawsze czegoś zabrakło, a to bramkarz się dobrze spisał, a to zawodnik nasz został wyprzedzony, także myślę, że ja z przebiegu spotkania, jeżeli chodzi o grę swoich zawodników,
to nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Zostawili dużo zdrowia, staraliśmy się tutaj sforsować przeciwnika praktycznie rzecz biorąc cały mecz. No i w końcówce wydawało się, że dopięliśmy swego, bo rzut karny to jest stuprocentowa okazja, pewna taka. Niestety stało się jak się stało. Seweryn nie strzelił, no i został wynik remisowy. Po 16 kolejkach Leśnik ma w dorobku 30 punktów i zajmuje drugie miejsce. W następnej kolejce zespół z Manowa zmierzy się na wyjeździe z Iną Goleniów. Tradycyjnie Bałtyk Koszalin jest co roku gospodarzem trzech ogólnopolskich turniejów piłkarskich. Tym razem miejscowy klub był mało gościnny, wygrał wszystkie tegoroczne zawody. W ostatnim Bałtyk Cup 2016 rywalizowali 14-latkowie. Zespół koszański w zmaganiach grupowych pewnie ograł kolejno Akademię Piotra Rejsa z Poznania 3-1, Elanę Toruń 5-0 i ekipę z Gorzowa Wielkopolskiego 4-0. W półfinale Bałtyk po konkursie rzutów karnych pokonał zespół z Zielonej Góry. W meczu o pierwsze miejsce podopieczni Tomasza Pozorskiego wygrali z Wartą Poznań 1-0. Tym samym nasz zespół został triumfatorem turnieju. Pierwsze mecze nam wyszły, bo wiadomo, grupa była łatwiejsza. Później pucharowe mecze są zawsze więcej emocji, trudniejsze rywale i z każdym meczem byliśmy z każdym meczem coraz lepsi. Zagraliśmy po prostu dobry turniej. Co do finału, 1-0, skromne zwycięstwo. Były takie momenty, że trochę było zagrożone, ale mimo wszystko udało się dowieść się wynik korzystny. Tak, jedyną bramkę strzeliliśmy, no, zaskoczyliśmy rywala, nie spodziewali się tej długiej piłki. Bramka jest, potem przycisnęli nas, wybijaliśmy tylko, ale jest wygrana i to się liczy. Traktujemy ten turniej jako kolejny etap przygotowań. Pewne warianty gry chcieliśmy sprawdzić w trakcie tego turnieju. Jak widać, tutaj po wyniku uzyskanym udało nam się to. Natomiast no, wiemy, nad czym musimy pracować, są rezerwy, bo bez tego nie byłoby rozwoju. Po spotkaniu finałowym odbyło się wręczenie nagród. Bałtyk był pierwszy, druga lokata dla Warty Poznań. Trzecie miejsce zajęła ekipa z Zielonej Góry. 9 trafień to dorobek króla strzelców imprezy Dawida Bulińskiego z lidera Włocławek. Najlepszym bramkarzem został Jakub Rzepka z Bałtyku Koszalin, a zawodnikiem Bartosz Świątek z Warty Poznań. To informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:35. Do zobaczenia.